Cześć, jesteśmy na gali KSW49 i moim rozmówcą jest Paweł Polityło. Paweł, pierwsze odczucia po walce? No nie, niezadowolenie, niedosyt, rozczarowanie i tyle. Kurczę, obstawiłem twoje zwycięstwo w tej walce. Wydawało mi się, że po tym fantastycznym wtedy debiucie w KSW, gdzie zabrakło ci niewiele, teraz poradzisz sobie z Antunem. Czym cię zaskoczył, powiedz, Paweł? Nie zaskoczył mnie niczym. Nic zaskoczył mnie tam w drugiej rundzie trafił, ale wiedzieliśmy, że te wiatraki dziś mogą dojść. I no w drugiej rundzie udało się zrobić. Też wiedzieliśmy, że jesteśmy od tego półtora roku dużo czasu minęło. Wiedziałem, że jesteś dużo już lepszym zawodnikiem, dlatego wiedziałem, że tą walkę sobie rozegrać na spokojnie, żeby gdzieś tam nie wpadać z tymi ciosami, bo mógłby gdzieś tam w tempo obalić i tak jak kurde z innymi robił, przeleżał całymi rundami, leżał na zawodnikach i tyle. Dlatego chcieliśmy to bardzo ładnie sobie rozegrać. Pierwszą rundę na dystans sobie wyczuliśmy. Gdzieś te ręce mi dochodziły, nie? Co z tego, że gdzieś tam machał te wiatraki, nie dochodziły, wszystko był łapany na dystans. Druga runda, gdzieś może trochę tej mojej nonszalancji za dużo, ale no trafił w tej drugiej rundzie. No i tylko tyle zrobił, nie? Trzecią rundę, jeszcze na przerwie narożnik mówi, że Paweł, tą rundę przegraliśmy. Musisz teraz wygrać, nie? My wygraliśmy tą trzecią rundę, a tu się okazuje, naprawdę, no cały czas myślę, że tą walkę wygrałem, może nie, muszę jeszcze raz obejrzeć. No decyzja jaka była, taka była, ja się nie czuję przegranym. Czujesz się rozgoryczony tą decyzją? Oczywiście, troszeczkę. Kiedy obejrzysz walkę? No, kiedy będzie jakaś tam dostępna, czy może ktoś tam nagrał, no z tego co wiem, no jakoś, no wiem, że drugą rundę tylko złapał, nie, drugą rundę gdzieś na mnie odciął, ale wszystko, no kurde, pamiętam walkę, to no, wszystko na dystans łapałem, czy to bolenie wybroniłem, w trzeciej rundzie szko przewracam, na koniec tam sam gdzieś w połowie mówię jeszcze, oh fuck, nie, mówię, już się mam, kurwa, nie, jeszcze naprawdę, bo kończy się walka, już się naprawdę cieszyłem, że udało mi się tą pierwszą i trzecią rundę wygrać, nie? A też nie chcieliśmy, bo wiedzieliśmy, że jestem lepszy. Wiem, że jestem lepszy, ale nie chciałem też robić żadnych głupich rzeczy, żeby gdzieś tam wpaść z tymi ciosami, bo mówię, obali w tempo, przeleży tak jak tak jak inne te walki robi. Mówię, po co to? Zróbmy sobie go na spokojnie. A udało mu się w tej drugiej rundzie, trzecią nadrobiliśmy i tyle. I no nie. No tak jak powiedziałem, muszę obejrzeć tą walkę, ale nie uważam, że powinienem przegrać. Co dalej teraz, Paweł? Jakie plany sportowe na przyszłość? Sportowe. Na sportowo dzisiaj. Nie, żartuję. Co? No jakiś tydzień przerwy na pewno. Jutro jeszcze jakąś rybkę tu zjeść w Trójmieście z polskiego morza. Wracamy do Dublina jakiś tam tydzień delikatny. I co, nie ma kontuzji, nie trzeba tam, nie, tam wiadomo, jakieś tam mikrourazy, które były podczas przygotowania, trzeba je wyleczyć i no za tydzień już będę raczej gdzieś tam wjeżdżał już na obroty, czyli się jakaś propozycja pokaże, no zobaczymy, ja i tak będę trenował cały czas, nie, bo nie ma żadnych kontuzji i no i tyle. Drodzy Państwo, Paweł Polityło był naszym rozmówcą, dzięki bardzo za wywiad. Dziękuję tutaj portalowi MyMMA, dziękuję również bardzo wszystkim sponsorom, którzy mi pomagali w tej walce. No i pozdrawiam wszystkich. Śmiechnij się, Paweł, mimo wszystko. No, później będziemy się śmiać. Dzięki bardzo. Dzięki.